Kwesta Ratujmy Sądeckie Nekropolie wraca po rocznej spowodowanej koronawirusem przerwie. W akcji weźmie udział około 100 wolontariuszy z kilkunastu organizacji pozarządowych i instytucji. Będą kwestować na trzech nekropoliach. Cmentarz komunalny, niedziela, poniedziałek, w niedzielę 10.14, w poniedziałek 9.16, cmentarz gołąbkowicki, 1 listopada od 9 do 16. Zupełnie nowym miejscem kwesty będzie stary cmentarz zlokalizowany pomiędzy Alejami Wolności a ulicą Jagiellońską. Tu wolontariuszy Fundacji Nowe Kierunki spotkamy zarówno w niedzielę, jak i poniedziałek przy cmentarnej kaplicy w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych mszy świętych. I to nowe miejsce, stary cmentarz, tam kwesta będzie odbywała się i w niedzielę 31 i w poniedziałek 1 listopada, z tym, że kwestarze pojawią się tam w czasie nabożeństw, które trwają w kościółku na starym cmentarzu. Zebrane na starym cmentarzu datki będą przeznaczone na odnowienie nagrobków spoczywających tutaj sądeczan. Duża część pomników znajduje się w dramatycznym stanie technicznym. Pozostawienie ich bez pomocy przez kolejne lata spowoduje, że przestaną istnieć. Stan zachowania nagrobków na starym cmentarzu jest dość zatrważający w niektórych sytuacjach, a musimy pamiętać, że najstarsze zabytki sztuki funeralnej właśnie mamy tam, ponieważ jest to cmentarz działający jeszcze w czasach nowożytnych, ale jako cmentarz miejski od końca XVIII do końca XIX wieku, więc zabytki starego cmentarza są o kilkadziesiąt lat starsze niż zabytki cmentarza komunalnego. Ostatnia kwesta w ramach akcji Ratujmy Sądeckie Nekropolie miała miejsce w 2019 roku. Udało się wówczas zebrać rekordową ilość pieniędzy, bo ponad 24 tysiące złotych. Dzięki tym funduszom odrestaurowane zostały wyjątkowe i cenne pomniki. To m.in. nagrobek Anastazji Michalskiej, Ireny i Zygmunta Dołęgi-Kosowskich czy rodziny Mleczków. Udało nam się przeprowadzić kolejny etap renowacji grobowca Mleczków. To jest taki okazały, bardzo duży nagrobek, któremu groziło zawalenie, ponieważ tam konstrukcja już zaczęła się rozpadać. Udało się wymienić więźbę dachową, pokryć ją blachą i przeprowadzić konserwację elewacji frontowej. W kolejnych latach będziemy chcieli kontynuować to dzieło. Kwestujących spotkamy pod białymi tablicami oznakowanymi logiem akcji. I kwestarze będą mieli oklejone i zaplombowane puszki z napisem Ratujmy Sądeckie Nekropolie. Zresztą wśród kwestarzy spotykamy też znane sądeckie twarze. To są osoby w różny sposób publiczne, prawda? To są nauczyciele, to są politycy czasem, to są działacze społeczni, działacze kulturalni, więc to nie są też osoby anonimowe. Warto także przypomnieć genezę sądeckiej kwesty Ratujmy Sądeckie Nekropolie. Jej początki sięgają roku 2000, kiedy to zarówno mur, jak i bramy komunalnego cmentarza przy ulicy Rejtana domagały się pilnego remontu. Ja, będąc radną, porozmawiałam z kilkoma osobami i doszliśmy do wniosku, że przecież możemy zacząć kwestę, które obserwowaliśmy kwesty w różnych miastach, ale przede wszystkim najbardziej znana kwesta to była w Warszawie. No i tak żeśmy zaczęli. Najpierw było chyba 4 stowarzyszenia, które brały udział w tej kwestii. Dzisiaj jest ich dużo więcej. W trakcie prowadzonej od 20 lat akcji zebrano ponad 300 tysięcy złotych i odnowiono ponad 100 zabytkowych nagrobków.